Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, sklep Popmaster Record Shop. Witam Was w majówkę, wielką majówkę. To chyba taki film był, gdzie Mana występował, wielka majówka. No dobrze, słuchajcie, no cóż, zaczniemy od rocka progresywnego, a później trochę podżazujemy. Przy ognisku to jeszcze później. Także rock progresywny, muzyka jazzowa, jazzowo-rockowa, a później idziemy do ogniska, grillujemy i dalej jazzujemy, ale już tak w inny sposób jazzowanie. Ok, zaczynamy od czego? Camel, Rain Dances. Rain, deszczowy taniec, taniec deszczu i grupa Camel. Płytka w fajnym stanie, takie VG+, nawet może ciut więcej. Okładeczka G+, okładeczka chyba G. Także płytka najlepsza w tym momencie. Co tu chodzi, no to... Hello, widać mnie? Barclays James Harwes, Ring of Changes, koło zmian. Zdaje się, że wszystko mintowe. To samo dotyczy tej płyty, Victims of Circumstance, Barclays James Harwes. W jakim stanie płyta, to możecie wejść na stronę www.popmaster.pl, tam się dowiecie. Ok, teraz Keith Emerson, Reach the Nice. Czyli Keith Emerson, jeden z panów Emerson, Lake & Palmer, ale zanim Emerson, to był The Nice i on z zespołem na podwójnym albumie Two Records Sell Special Price Stereo SRM 26500, tak, 007, James Bond, a tam bez siódemki, tylko same 2.0. Ok, The Nice, Greatest Hits, to jeszcze raz, największe przeboje grupy The Nice, wydała to Ariola Benelux. Teraz pora na Mike'a Oldfielda. Także pora na stare pole. Mike Oldfield, Islands. Islands i pioseneczka Bonnie Tyler tytułowa. A może zanim jeszcze coś powiem, to zmienię okulary, bo naprawdę nic nie widzę. A teraz? No, teraz dużo lepiej. Słuchajcie, okładka mintowa, wkładka, jeśli jest, nie, wkładki nie ma, płyta jest mintowa. Zero jakiś naklejek, Dolby SR Special Recording, wow, jaki ten, ciekawe czy to też jest Dolby RS, też, tu nie ma żadnej naklejeczki, nic, tu pozostałości po cenie, ale okładka nie uszkodzona, w dalszym ciągu można bezpiecznie usunąć tą naklejkę, trochę tylko czasu trzeba poświęcić, no za 2-3 minuty, no szybciej to się nie da, na pewno, nawet ja szybciej nie potrafię. Ok, Mike Oldfield, Earth Moving Mike Oldfield. I co my jeszcze mamy? Kryzys Mike'a Oldfielda. Crisis. I tu chociażby Shadow on the Wall, chociażby Foreigner of Fair, chociażby właśnie Moonlight Shadow. Takie kawałeczki się znajdują. To nie jest odkrycie, że Mike Oldfield nagrał płytę taką właśnie Discovery. Discovery Mike Oldfielda, a tu między innymi To France. Discovery, Tricks of the Light, sztuczki ze światłem. No i chyba ostatnia płyta Mike Oldfielda, no ostatnia nareszcie. Mike Oldfield, Five Miles Out. Tam para pipa pam. Proszę bardzo, Gates of okładeczka, Five Miles Out. Okładeczka taka VG+, powiedzmy, Gatefold, płyta nie pamiętam, ale jak chcecie zobaczyć, sprawdzić stan płyty, wejdźcie na stronę www.popmaster.pl, bo to wszystko, co Wam pokazuję, jest już na stronie www.popmaster.pl. To samo tyczy tych 25 przebojów, tych, które tu leżą. Czyich przebojów? No, zgaduj zgadula? Po pierwsze, Samba Pati, Europe, takie kawałeczki, to chyba najgłośniejsze w Polsce, Black Magic Woman. Czyli Santana, grupa Santana, Carlos Santana z zespołem, podwójny albumik, 25 największych przebojów, Carnival, Samba de Sausalito, Let the Children Play, takie mniej więcej kawałeczki i te, które wspomniałem wcześniej, czyli Europa i Samba Pati. Jeszcze raz Carlos Santana i Buddy Miles z koncertu live i jeszcze raz Santana, Moonflower, podwójny albumik koncertowy, o ile się nie mylę. No i wracamy do tego jazzowania, ale nie przy grillu, przy piwku, tylko przy Oscarze Petersonie. Oscar Peterson i The History of an Artist. Proszę bardzo. Podwójny albumik, wytwórnia Pablo. Czekajcie, bo to mam więcej Oscara Petersona. Tu mam jeszcze i chyba tutaj mam. Okej.
Peterson 6, Montreux, the Oscar Peterson Big Six at the Montreux Jazz Festival 1975. Milt Jackson, Joe Pass, Toots Tillemans, Louis Belson, Nils Pedersen. To jakiś Skandynawy. To jest ze Skandynawii. Ok, jeszcze raz. Oscar Peterson Trio i Stratford Shakespeare Festival. Tu pisze coś, że Japonia, ale nie, nie. Płyta nie była wydana w Japonii, ona w Europie jest wydana. Teraz Free Time już to było, z parę filmów do tyłu, Spyro Gyra i album Free Time. Mintowy, okładeczka w fantastycznym stanie zachowana, płytki w fantastycznym stanie. Patrzę, że numery katalogowe są niemieckie i francuskie, płyty winylowe i kasety magnetofonowe. Czyli zanim pojawiła się na kompakcie, to było wcześniej wydane, także podejrzewam, to jest 84 rok, 81 rok, także oryginalne pierwsze tłoczenie z 81 roku. Ok, jeszcze nam pozostał Kenny G Duotones i tu wydrukowana jest taka, myślałem, że to jest naklejeczka, ale nie, to jest nadruk i US Top 10 Hits Songbird. Songbird, fantastyczny kawałeczek w wykonaniu Kenny G. Jan Ackerman był, parę filmów do tyłu, chyba z 5-6 płyt Jana Ackermana. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. A teraz mamy Jana Ackermana, Klausa Ogermana. Ackerman, Ogerman, College. Okej. Okay. I jeszcze nam zostało na zakończenie Grover Washington Jr. The best is yet to come. Najlepsze jeszcze nie nadeszło, zdaje się. 82 rok, Elektra. Asylum Records i Jean-Luc Ponty. Otwarty umysł. O tak, otwarty umysł. Jean-Luc Ponty i to na tyle. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja zasuwam grillować. Co, kiełbaski? Nie, kiełbaski nie. Szaszłyki. O, idę na szaszłyka i na piwko. To na razie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!